Czyli witajcie, z tej strony Kasobot i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Oczywiście jest to seria od początku do majątku i lecimy z żniwami. Jak dzisiaj jestem już na polu, jestem w pistuli. Pistula naprawiona po ostatnim odcineczku, bo no niestety, no tam było parę rzeczy do wymiany. Niestety się w silniku coś popsuło. No i niestety musiałem to wymienić. Tak, ustawiam już klinik ściąłem. Spałem już trochę na 30. Spoko, zostało nam tylko to, więc dzisiaj sobie spróbujemy obciąć to. Ten kawałeczek, kawał lątek. I będziemy lecieć. Wywieziemy to na gospodarstwo i zobaczymy, jak to będzie. Więc, no tak, taki mam plan. Taki mam plan na dzisiaj. No mam nadzieję, że wszystko się uda. Więc dzisiaj w historii od początku. Odcineczka zaczynamy. Trzeba ściąć jak najwięcej, bo dzisiejszego deszczu goni, to może nie spadać, więc trzeba ściąć. Spróbować ściąć tą pszeniczkę, działać. Więc tak, trochę było trzeba, bo trzeba pomajstrować, bo dopiero mamy 11, a potem mieliśmy 9 w tamtym odcineczku, więc też trochę człowiek musiał porobić, bo to by było rzeczy do wymiany. No ale człowiek to naprawił, więc dobrze. Tak to było. Mam nadzieję, że już awarii w tym sezonie już nie będzie tego kombajnu. No jeśli to będzie, to oczywiście nie wiem, co zrobimy. No ale no, zobaczymy, że jeszcze na razie to nie wiadomo. Sobie już tam udało się tutaj to, ale nawet praktycznie cały zbiornik sam tam dało. Więc no, z tego kawałka. Wszystko wysyłałem na 30. Spoko. Zobaczymy, ile z tego jeszcze dam. Z tego dam, mam nadzieję, że też dużo. Oczywiście ziarko do ziarka, a bierze się miarka, czy jak to tam szło, nie pamiętam. Lecimy się wysypać, bo nie wiem, czy to będzie kolejny odcinek, pewnie raczej powinniśmy mieć radę. No ale wolę się. Stoi to też z terenu, ta pistola, że to szło. No ale co zrobić? Co zrobić? Obstawiam, że jeszcze z tego może dam pewną szczepę, chociaż bo to by się dało. No ale zobaczymy zresztą. Zresztą zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy oczywiście. No tak to będzie. No tak, ten kawałeczek został z tego pola. I będziemy potem sobie zjeżdżać pewnie. Gospodarstwo zjedziemy sobie maszynkami, wszystkimi. I sobie zejdziemy do gładka i będziemy prasować gładkiem, to było dzisiaj oczywiście prasowanie. Będziemy prasować całe pole. No nie dam nic co, bo tam trochę jeszcze sobie tam na kolegi, tam wciął kolega na chowa krowy. No i słomy nie ma. Obornika ma dużo, bo nie ma tylko ma łąki w sumie, nie parę naszych ten łąk i nie ma żadnego pola, więc też nie ma co zrobić z tym obornikiem. Powiedziałem, że jak chcę, to może się umówić ze mną za słomę. No a powiedział, że no spoko, więc dzisiaj pracujemy w kostce, bo no nie ma po prostu gdzie to trzymać. Więc pewnie trochę sobie zostawię. Chociaż może nie będę zostawił, bo z tego owsa, co tam mamy, to wolę zostawić sobie słomę. Chociaż wrócę słomę, no nie wiem. Ale zostawimy sobie właśnie z tego owsa słomę prawdopodobnie dla nas, żeby to było. A z tego całego pola i z tamtego też przy, tam gdzie mamy pszenicę, to wszystko idzie dla tego słoma, tego gościa, bo no tam się mylimy, nie 2:1 czy coś takiego tutaj po obornikach. Więc zobaczymy, jak to będzie. No bo nie chcę wyrać, bo nie ma po prostu miejsca, a że ja robię w kostce, bo nie mam po prostu innej maszyny, żeby to robić, tylko nie tego belownicy, no to sobie to powiedział, że no jeśli nic pasuje i tam zawiozłem, to spoko, żeby się zmienić. Pewnie obstawiam, że tam trochę sobie przywiozę tego obornika. Pewnie ten obornik pójdzie na to pole całe, bo na tym polu chyba chciałbym rozwieźć ten obornik i no, jeśli się to udało, no
tamtym polu, też po pszenicy. No ale oczywiście zobaczymy, jak tam wyjdzie, jak to tam wyjdzie. No oczywiście nie wiadomo, jak to akurat to nic nie wiem, jak to tam będzie wychodziło. Ale no tak to będzie chyba trzeba zrobić. Jeszcze się dogadam, już się w sumie dogadałem, tylko czekam po słomę, bo widziałem, że no na, nie wiem, 12 czy coś takiego przywiozę mu. Chociaż nie wiem jak on się robi właśnie z odbieraniem. Bo nie wiem, czy będę tam odbieranie z tej słomy. Chyba z tamtego pola zrobię jakby napływanie. Czy złożenie. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Na pewno się na kosy będzie trzeba zrobić. Chociaż no, zresztą zrobimy chyba drugi pokos i je troszeczkę łąki sobie zrobimy łąkę pole. Z łąki pole, tak? Kawałeczek sobie tak zrobimy. No bo dlatego, że no, nie potrzebuję chyba tyle siana, więc czyli tyle siana dorobię i zobaczymy, czy tam ta łączka chyba będzie. No, nie, zobaczymy, czy będzie mi wystarczać, czy nie. Więc może jeszcze się uda nam ten trzeci wtedy pokos zebrać. Czy po tym drugim pokosie będziemy już orać tamtą łączkę. Więc tak czy siak oralnie mamy od naprawdę dużo. Bo no to te pole trzeba zorać, bo będę chyba wszystko orał. No oczywiście na chmastach będziemy grać, więc też będzie trzeba chyba po orce, czy oczywiście wszystkiego nie będę orał. Nie, może te pole nie będę orał, bo zobaczymy zresztą, jak wyjdzie. No tam gdzie pójdzie obornik, to pole będę orał, więc na tym polu, albo na tamtym polu może obornik, no zobaczymy też jeszcze jak to będzie. Więc tam gdzie będzie obornik, to postaram się rozbić ten plój. No a tam gdzie nie będzie, to po prostu sobie kultywatorujemy. Kultywatorujemy. Więc chyba porce właśnie kwastów nie ma. Porce właśnie kwastów nie ma. Więc też spoko, żeby jak najwięcej orać. Z tym względem naprawdę spoko. Właśnie. No dobra, wyłączamy. I lecimy sobie. W sumie tak, polecimy sobie na początek kombajnem, potem sobie przyjdziemy pod 30. Więc sobie wrzucimy 30 i wrzucimy sobie tam do tego naszego, no nie wiem, chyba szpicherek to się nazywa. Będzie to szpicherkę sobie tam wrzucimy, no chyba tak, chyba tam szpicherek jakby jest. Więc tam sobie wrzucimy te zboże i sobie popracujemy. Więc no, Wistula bez tej jednej awarii to naprawdę dobrze się sprawowała w dzisiejszych odcinkach. W tych odcinkach. No tylko ta, no gdyby nie ta właśnie awaria, co tam była, że parę godzin zajęła, no to pewnie byśmy już... O mój Jezu. Co ty baranie zrobiłeś? O kurka, Rurko, poczekajcie, włącz sobie drugą. O, dobra. No, trochę nierealnie, że to tak znikło, no ale... Sorry, przepraszam bardzo. Ale to farming to chyba wszystko możliwe. No i co? Chyba sobie tutaj postawię. A sobie... Tutaj sobie postawię. Kombajnik, no i dobra, niech stoi. Niech stoi, dobrze się sprawował na razie, no ale dobrze. Dobra, lecimy sobie po 30. Szybkim truchtem. Dobra. I czwóreczkę od razu. No, 3 tony jeszcze dało, więc sporo. Wolne. Dobra, jedźmy. No i dobra. I 6 i leci. Lecimy sobie na gospodarstwo, tak jak mówiłem. Więc spoko. 30 trochę czuję tą przyczepę, co jak to trzeba powiedzieć. No ale dobrze, o to też chodzi. Żeby też nie miała za łatwo. Znaczy za łatwo, no nie wiem, żeby. Ale raczej też powinna czuć tak tą przyczepę. Więc to też taka prawda. Czekajcie, bo tam Wistula. Więc zlecimy sobie tutaj w lewo. Wtedy się przejdziemy przez silos. I sobie tak, tutaj trzeba skręcić. I sobie wrócimy na
polne. I sobie na bieg tylny. I dobra, cofamy sobie. No, stój. Dobra, trochę do przodu pojedziemy. Wyprostujemy się. No i dobra. Skręcaj. Karurka. No ale tego, że krzywo było i wszystko dlatego. Dobra. Dobra, skręcamy sobie. Stój w drugą stronę. Mój Jezu. Patrz, na ostatnim odcinku dobrze wyszło, no na dzisiejszym odcinku tak bardzo. I Ctrl I. No i syp się. Dobra, jak się wysypie. Op, gasimy. I bierzemy wiaderko i do roboty. No. W sumie fajnie, że takie coś jest. Że sobie wymyśliłem, bo... bo tak w sumie na początek nie wiedziałem, gdzie sypać na przykład zboże. Tak jak budowałem to gospodarstwo. To mówię, nie no. Tam, gdzie właśnie Wistula, albo ten, albo Rusek, gdzie tam stoi, co tam było prowadzenie. To mówię, nie no, pewnie tam będziemy sypać. Ale mówię, nie no, takim to by było za łatwo. A te pomieszczenie, no to w sumie do niczego bym... No do niczego, mówiąc szczerze, nie używam praktycznie te pomieszczenie. Oprócz... No w sumie do niczego bym nie używał. No może nawozy bym mógł tutaj wrzucać, no ale bez przesady, tak? No to nawozów... Mówię, nawozy sobie wrzucę do góry, bo... No, wszędzie tego siana, czy tam słomy nie będę. No bo słomy oczywiście mamy tam... na chlewni, więc no tam nic tam słoma. Siano mamy na oborze, no to jakby no to i oborze, tak? No to mówię tutaj tak czy siak nie będę miał co na górze robić, więc mówię na górze, no to będę worki trzymał z nasionami czy tam z nawozami. Chociaż może ciężej, bo tam trzeba oczywiście wnieść, potem na przykład znieść. No ale mówię, no tam tak czy siak no najlepiej jakby, znaczy fajnie jakby tam by można było właśnie zboże sypać. No ale no niestety farmingu tak nie jest. Nie no, więc mówię, nie no, takie miejsce tutaj, co mamy. To mówię, nie no, idealne pod zboże. Mówię, nie no, będę tutaj sypał. No i sypię. No i zdaniem spoko. To nawet wychodzi. Że tak po prostu, no wychodzi. Masło maślane, ale spoko. Więc tak, tutaj sobie właśnie trochę tego zboża można nasypać, więc spoko. Pod tym względem. No bo ile? Tutaj z 8 ton jest już. Pełna... O, ty. No tak, w sumie pełna przyczepa. Wtedy przyjechałem tutaj pełną przyczepą. Więc to też jest trochę. Więc to też chyba z 5000 litrów. Teraz 3... No oczywiście litrów. Teraz 3000 litrów, więc to trochę tego zboża jest. No oczywiście no trochę czasu zajmuje to włożenie. No ale no cóż. Tak jak mówiłem, może kiedyś tam, kiedyś, może sobie powórkujemy też część tego zboża, co tutaj jest. Chociaż, też w sumie jest jakaś tam robota. Nie wiem, czy głupiego, czy nie. No ale w sumie, tak niekoniecznie potrzeba miejsca tak dużo. No jeśli by nie było miejsca, to oczywiście workownica by była wskazana, jak najbardziej. No ale chyba nie ma takiej potrzeby, żeby workować te zboże. No oczywiście, jeśli byśmy tam, nie wiem... Kurde... Jeśli oczywiście kartofelki byśmy mieli... To tutaj mamy te pole. Nie wiem, jak... Tak mi się wydaje, że jakby było za dużo, a czy za dużo tych kartofli, żeby się nie mieściło, to można było w sumie zworkować to zboże. Czekajcie, zamknę tutaj, bo tak... Zworkować sobie nawet te zboże i tutaj sypać nawet. A worki na przykład na górę wrzucić. No ale no nie wiem zresztą. Dobra, ta 30 zgaszona. No i co? Czekajcie, bo pumpa pójdzie w kombajnie. Czekajcie, Wistuli. Odpal na chwilę. Dobra, bo pumpa pójdzie, no to co ja wtedy zrobię? Nie? Więc dobra, wsiadamy sobie do Ruska.
Wyciszamy oczywiście dźwięki, bo rusek jest trochę głośny, więc przydałoby się wyciszyć. Tak czy siak jest cicho, ale YouTube ma... Oj, YouTube jak ma być szerem, to tak dźwięki przechwytuje, że to szok. No ale no nieważne. Dobra, odpalamy sobie władka. Dobra. I trochę obrotu sobie podbijemy. Oj, tak. No i dobra. Jedźmy. Dobra, wykręcaj. No, tutaj z jednej strony... Słabo z tą. Dobra, przejdziemy sobie tutaj. No, ale jakiś łąk, bo trochę no, trzeba wyjechać, na przykład jak z prasą. Ale z drugiej strony tutaj jest łąka, więc też nie ma przypału. No i tak jak mówię, zrobię tutaj pokos jeszcze jeden na tej całej łące. I nie wiem, czy tego nie zorać. No bo tak i tamtą tylko łąkę zostawić. No w sumie, no nie wiem, nie potrzebna mi chyba tyle łąk. Niepotrzebny mi, więc... więc tak mi się wydaje, że tak zrobię. Dobra. Rozłóż. Dobra. Oczywiście opuść. I lecimy sobie, nie wiem, jedyneczką, dwójeczką, no. Jedyneczką i chyba zakres dwójka, więc spoko. No zobaczymy, ile tej są będzie. No i tak jak mówię, będę wymieniał się. Dobra, jeszcze jeden tutaj pokosik sobie weźmiemy. No i dobra. No i tak jak mówię, będę się wymieniał właśnie z tym kolegą. Więc no nie wiem, zobaczymy, jak się wymienimy. Jakoś tam coś się wymienimy, ale no oczywiście zobaczymy. No poza odcineczkiem pewnie będę zwoził to. No tamte pole najlepiej by było też w sumie sprzedać. Znaczy, no tamte pole by było najlepiej ściąć. A do tego pola, no nie wiem, czy chyba tam trochę... Tam trochę ziarko jest tak trochę niedojrzałe, więc nie wiem, czy nie będzie trzeba poczekać trochę do sierpnia. O, tutaj proszę bardzo. Pod górkę ma ciężko, Władek. O, proszę ja ciebie. A też no w sumie pod wałkiem, no to też ma jakoś tam ciężej. O kurde. Właśnie. No minus jest tego... Tej prasy, że to ma 500. No dobrze, bo w sumie mało będę miał do złożenia. Ale no nie wiem, czy nie będę musiał zmienić tego, bo no na jednym przejeździe jedna bela, no to tak średnio. No teraz się może trochę ruszyło, no ale no teraz, no to co to jest? No nie wiem, zobaczymy jeszcze, no ale coś będę musiał wymyślić, bo tak na jednym przejazd jedna bela, to tak średnio bym powiedział. To minimum po mojemu powinno być takie po 200, no to 4, 5, nawet 6 na jednym przejeździe, nie? Więc no tutaj będzie trzeba trochę pozmieniać. No ale oczywiście spróbuję pozmieniać, no ale no nie wiem, czy tam wyjdzie. Oczywiście będziemy jeździć w kółko. Chyba tak się powinno jeździć właśnie w kółko. Bo wtedy te kostki nie przeszkadzają na przejeździe. Jakby się raz przy razie jeździło, to po pierwsze ciężko wywijać i po drugie też pewnie byśmy mogli najeżdżać na te kostki. A tak no to całkiem nieźle. No, słaba słoma. Znaczy słaba słoma. Może dobra słoma, tylko po tym kombajnie to tak... To ten, jak to powiedzieć, ten wałek jest taki, jakby chciał, a nie mógł, bo no tutaj tyle słomy jest, że to głowa mała. Nie, no to oczywiście o to chodzi, że tutaj praktycznie słomy nie ma. A to znaczy, jest jakaś tam słoma, ale jest tak strasznie mało, że to normalnie szok. No ale no co zrobić, no ale to kombajn, no to kombajn, no to ty, znaczy no Wistula, no to jest Wistula, ile ma w sumie tych, jak to się nazywa. Ile ma w sumie tak, no bądźmy szczerzy, mało, to strasznie, tutaj żeby, mało ma w sumie, mały ma header, no to też dziwi, to też nie dziwić się, że, to takie pokosy malutkie są, no oczywiście po bizonie, czy tam po czymś, no to pewnie by było lepiej, no ale bizona nie mamy, mamy na razie Wisłę, więc trzeba się cieszyć, więc no pewnie może i by dobrze jakby był lepszy kombajn, bo też by było no, szybciej, bo bądźmy szczerzy, takim kombajnem zabytkowym, bądźmy szczerzy, no to tą Wistulką, no to tak, no ale no co zrobić. Może w przyszłości jakieś pieniądze z Unii się dostanie, ale no oczywiście żartuję, raczej nie będziemy grać takich o takich rzeczach, znaczy to jakichś dofinansowaniach, no chyba żebyście chcieli, no to możecie oczywiście napisać w komentarzach. Ale raczej nie będziemy grać na nie będę grał na takich rzeczach. No ale oczywiście. O, sobie nie wiem, drzwi od tej drzwi. Dobra. No ale oczywiście, no nie wiem, jak to tam sobie
byście chcieli. Jakbyście chcieli, to byśmy mogli w sumie pograć na takich rzeczach. Na pewno by szybciej wszystko się rozwijało. No ale to też, jak dla mnie, no to nie będę takich rzeczy chyba robił. No bo to też tak chyba średnio. No pewnie jakiś ciągnik w przyszłym sezonie się pojawi. No, no nie wiem, zobaczymy. Ale czy ciągnik? Może nie tyle co ciągnik, ale chyba będę chciał kupić nowe jakieś pole. Znaczy, jeśli się uda oczywiście. No to mam już pomysł, tam jeden chłop sprzedaje, no, sprzedaje jedną działkę. Znaczy no jedną działkę, no jedno pole. No nie wiem, czy uda, jak mu się oczywiście uda sprzedać, no to oczywiście raczej nie uda mi się kupić. No ale jeśli pewnie do tych pieniędzy, czyli pewnie po tych... No bo trochę kosztuje te pole. Więc 30 parę tysięcy. O, euro. Czemu to się zmieniło? Miałem złotówki. O, proszę bardzo. Oczywiście złotówki. Sobie później zmienię poza odcineczkiem. A, wiem dlaczego. W sumie na jak jest to od zera do milionera. To tam zmieniam na właśnie na euro, a tu, no to tutaj też od razu też mi się tutaj zmienia też waluta. Więc no niestety będziecie trochę poczekać. No ale zresztą czekajcie. Już zmienię w sumie, bo po tydzień pewnie zapomnę. Czekajcie. Skala Celsjusza, euro, nie euro, tylko lira, frank, won, rubel. O, polski złot, no tak, o, złot. No i teraz no, to można... Ty, ale bez przeliczenia. O, bez przeliczenia, bo to... Przeliczenia to ja bym miał 30 tysięcy, no o, ciela. Dużo, dużo i to bardzo dużo. No ale no nieważne. Bez oczywiście przeliczenia, bo normalnie, bo gdybym miał przeliczenie, no to jakbym zarobił 25 tysięcy na przykład z zbiorów z całego sezonu, to tak trochę chyba średnio wygląda, że ja zarabiam na przykład za cały sezon na przykład te, znaczy średnio wygląda, może i dobrze, ale no 25 tysięcy euro to te chyba około 100 tysięcy złotych, no a jeżeli takimi maszynami, no, znaczy maszynami, to nie chodzi, że kto ma tyle pieniędzy, no to takimi maszynami nie może jeździć. No ale by to trochę moim zdaniem głupio wyglądało, że oczywiście farmingu, tak, no wchodzi mi się, to też trochę inaczej jest. No ale chodzi bardziej mi o farmingu, farming. Więc no też o to mi chyba, o to mi właśnie chodzi. A tak, no to te 6 tysięcy, no to tak, no jesteśmy biednymi rolnikami, niestety. Ale to może się niedługo zmienić. No. Dobra, wykręcaj. I jedziemy sobie pod górę. Górą ty, górą ja. I włączamy sobie prasę. Więc no, tak jak mówię, pewnie sianokosy zrobimy. Pewnie w następnym odcineczku będą sianokosy. Pewnie ten odcinek idzie na piątek. O, proszę bardzo, teraz systematycznie prawie będę nagrywał. Ale już tylko przez te dwa dni, bo nagrywam na jutro to. Więc jak mam dzisiaj czwartek, to nagrywam to na piątek. A pewnie kolejny odcineczek pojawi się dopiero w poniedziałek, więc no trochę będzie trzeba poczekać na kolejny odcinek z tej serii. No ale... Ale Aleksandra... Ale ładnie. No i tak jak mówię, pewnie będą sianokosy. Więc pewnie będą sianokosy w następnym odcineczku. Bo oczywiście no nie będzie sianokosów, czyli od początku cięcie. To pewnie też będzie prasowanie, więc no trochę się, no, trochę będzie masło maślane, znaczy masło maślane. Będą się powtarzać trochę te akcje. No ale tak jak... To coś... Ale tak jak mówiłem... Kiedy ja to mówiłem? Nie pamiętam. A, na początku to jest małe gospodarstwo i tutaj pewnie będą akcje się powtarzać i to bardzo. Bo no... Nie jestem w stanie wymyślić nowych akcji na odcinku. No jeśli no robota trzeba zrobić, tak? Nie będę się o 5 godzin na odcineczku, żeby... Znaczy poza odcineczkiem, żeby przewinąć na przykład do... Na przykład do... Do jesieni, no bo w jesieni chociaż też by nie było dużo prac. Znaczy no wykopki szczególnie, no ale tak poza tym no to też nie będę przewijał, tak jak mówię. No ale... Żeby nie było, żeby się nie powtarzały po prostu akcje, ale też trzeba trochę powtarzać sobie akcji, żeby to też było, żeby robotka była skończona.
Więc no co, takim milutkim akcentem, no nie wiem, czy takim małym, znaczy no miłym, no. Oczywiście zapraszam Was na kolejny odcineczek z tej serii, który będzie pewnie w poniedziałek. Więc co, jeśli Wam się filmik spodobał, to szczerzcie łapeczkę w górę. No i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się i cześć!